Majówka zbliża się wielkimi krokami, a podczas majówki 25. już Festiwal Kwiatów i Sztuki. To wydarzenie rokrocznie przyciąga do Zamku Książ tysiące turystów z całej Polski, ale nie tylko. Chociaż zimą i wiosną ruch turystyczny w zamku nieco się zmniejsza, gości indywidualnych jest mniej, za to perłę Dolnego Śląska odwiedzają wycieczki szkolne. Nam udało się spotkać młodzież z Włoch, która przyjechała do Polski w ramach wymiany międzynarodowej, jaką prowadzi drugie liceum ogólnokształcące w Świdnicy. Nie omieszkaliśmy spytać, co sądzą o Polsce i Dolnym Śląsku. To jest nasza pierwsza wizyta w Polsce i byliśmy bardzo podekscytowani przyjazdem tutaj. Nigdy tu nie byliśmy i nigdy nie myśleliśmy o podróży do Polski. Myślę więc, że to była bardzo dobra okazja, by tu przyjechać. Mamy okazję zobaczyć coś innego, wiele znanych miejsc i zabytków. Myślę, że Zamek Książ jest naprawdę piękny, wiele zabytkowych pomieszczeń, podobają mi się dekoracje, złocenia, antyki. Lubię styl rokoko i uważam, że również na zewnątrz jest naprawdę piękny. Opinie uczniów podzielali również włoscy opiekunowie. My naprawdę lubimy Polskę. To piękny kraj i lubimy wasze tradycje, waszą kulturę, a przede wszystkim waszą gościnność i współpracę ze szkołą, która jest bardzo dobra. Jest to piąta wymiana z Włochami, w której uczestniczy drugie liceum ogólnokształcące w Świdnicy. Tym razem przyjechała do nas grupa z Sarno, to jest niedaleko Neapolu. Tak, będzie rewizyta. Jedziemy do nich w okolicach września, października. To tyle na temat wymiany. Jeszcze drugie liceum uczestniczy w wymianie z Anglikami, ale to bardzo możliwe, że stanie się w przyszłym roku. Czy ta wasza wymiana, te wasze wizyty polegają tylko na zwiedzaniu okolicznych zabytków, czy też macie na przykład wspólne zajęcia, wymieniacie się doświadczeniami, doznaniami kulturalnymi? Wygląda to tak, że mamy zawsze zajęcia w szkole, normalne lekcje z nauczycielami, którzy prowadzą lekcje w języku angielskim. Później spotykamy się razem lub osobno na jakichś meetingach wspólnych. Mamy zajęcia z nauczycielami poza szkołą. Spędzamy czas tylko i wyłącznie z naszymi przyjaciółmi, razem z Włochami, ponieważ chcemy ich zapoznać z kulturą polską, chcemy pokazać im, jak wygląda życie nastolatków w Polsce, ale także pokazujemy im zabytki i najciekawsze miejsca w regionie. Zachwyt włoskiej grupy jest uzasadniony. Nie bez kozery książ nazywany jest przecież perłą Dolnego Śląska. Podczas majówki tradycyjnie będzie tonął w kwiatach. Festiwal Kwiatów i Sztuki odbędzie się już po raz 25. To 25. edycja jubileuszowa zobowiązuje do tego, żeby to było rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowość ma być przede wszystkim poprzez kwiaty. Tych kwiatów będzie rekordowo dużo, zarówno w zamku, bo tutaj tych wystawców kwiatowych jest więcej, jak i na tarasach. Dlatego dzisiaj spotykamy się na tarasach. Państwo już możecie obserwować tulipany, które zostały zasadzone. Jest ich ponad 26 tysięcy. Pierwszy nam zakwitł wczoraj, więc myślę, że ta reszta zdąży na 1 maja. Kwitną już pozostałe kwiaty, kwitną narcyzy, widać magnolię w tle, która też zakwitła, także kwiatowo na pewno na Festiwal Kwiatów będziemy przygotowani. Oprócz tego jak zwykle dużo wydarzeń kulturalnych, codziennie koncerty, pokazy rycerskie, specjalne atrakcje dla dzieci. To wszystko jest w programie, który jest na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Każdy może sobie znaleźć ten dzień, który mu najbardziej odpowiada. Takim nowym wydarzeniem jest współpraca z klubem Apropo, gdzie koncerty, które w tym klubie będą wieczorem, taka zapowiedź tych koncertów będzie miała miejsce na naszej scenie, między innymi zespół Me, Myself and I, więc już można powiedzieć, że gwiazda naszego festiwalu i gwiazda Apropo będzie 3 maja w Zamku Książ. W zeszłym roku jesienią na zamkowych tarasach posadzono kilkadziesiąt tysięcy cebulek, tulipanów. Rośliny już wykiełkowały i mają liście, niektóre nawet pąki. Włodarze zamku spodziewają się, że tulipany zakwitną właśnie na majówkę, tworząc kolorowe dywany. To dodatkowy powód, aby w długi majowy weekend odwiedzić Zamek Książ.